No i tak jadę po Kiciusia. Droga taka. Jesteśmy w właśnie mijam Piotrków i lotnisko. Chłopaki się holują szybowcami. A skubany leci dalej. Oto Sławek Żydek. Nadar leci. Jest jakaś godzina siódma. Praktycznie pozamiatał. Moim zdaniem jest to kurwa akcja bez mydła dzisiaj wykonana. Popisowy numer Sławka. Oto miejsce lądowania tego człowieka. To nie kto inny jak Sławek Żydek. 147 km w linii prostej przy podstawach porannych 1200. Nasuwa mi się tylko jedno słowo. Szacunek. Nasuwa mi się tylko jedno słowo. Szacunek. No, robi się ciemno. Jak skomentujesz ten wypadek lotniczy, bo chyba w takich kategoriach należy rozpatrywać to, co dzisiaj się stało? Nie, no lot generalnie nie był trudny, był raczej łatwy. Był tylko jeden kryzys na trasie, kiedy spadłem chyba na 600 metrów. Ale chmura wciągnęła i doleciałem szczęśliwie tutaj na 148 km. No i tak to mogę tylko skomentować. Miło było przelecieć nad lotniskiem piotrkowskim. Między szybowcami. A powiedz może, kto wybrał miejsce startu, bo to mogło być dość istotne w tym sukcesie. No, chciałem nadmienić, że tutaj cały pomysł całej eskapady to należy oczywiście do Piotra Pawłowskiego, który zaproponował wyjazd do Michałkowa, aby tam odbyć loty przelotowe. Co też wspólnie żeśmy uczynili. Niestety on nie miał tyle szczęścia, natomiast chciałem mu podziękować w tym momencie za dotrzymywanie otuchy na trasie i coaching. Dziękuję ci, Piotrze. Tak to mniej więcej wygląda.